Czwarta Rzesza. Czy prezes naprawdę to powiedział? Dług za Turów i Izbę Dyscyplinarną mamy dla Was najnowsze dane. Ziomki PiSu zarobią na murze na granicy z Białorusią. Sprawdziliśmy, czy Bogdan Rymanowski miał rację, mówiąc o zaszczepionych w Irlandii. Pełnomocnicy i spółki celowe. Fetysz obecnej władzy. O tym między innymi będzie dziś w programie w telegraficznym skrócie. W skrócie WTS, niedziela 5 grudnia. Maciej Orłoś. Zapraszam. Zacznijmy może od Jarosława Kaczyńskiego, który na posiedzeniu klubu PiS powiedział podobno, że Niemcy chcą budować czwartą Rzeszę. Nie ma nagrania tej wypowiedzi, w każdym razie ja nie znalazłem, natomiast wszystko wskazuje na to, że pan prezes naprawdę tak powiedział. Dlatego choćby, że nikt nie zaprzeczył, że prezes tak powiedział. W związku z tym, że być może chodzi o kolejne odwrócenie naszej uwagi od spraw naprawdę ważnych, takich jak inflacja czy brak odwagi rządu w sprawie pandemii, a więc w związku z tym, że ta czwarta Rzesza to być może celowa zagrywka, zmylenie przeciwnika, czyli nas, być może nie powinienem o tym mówić, ale i tak mówię, bo niezależnie od wszystkiego, tekst o tym, że Niemcy chcą budować czwartą Rzeszę jest straszny. Panie prezesie, niech pan kiedyś na przykład zapuści brodę, przefarbuje włosy, założy czapkę, niewidkę, nie wiem co jeszcze i pojedzie sobie incognito, sam, bez Joachima Brudzińskiego, na przykład do Berlina. Niech pan pójdzie do jakiejś knajpy, do baru, pogada z ludźmi, choćby korzystając z takiego translatora w smartfonie, pójdzie na spacer, przejedzie się metrem, zwiedzi Reichstag, kupi sobie kebaba z food trucka, to może coś pan zrozumie i przestanie pan wreszcie gadać w kółko to samo. Trzymam kciuki. No zobacz, co kurwa robiliście. To ja tego nie zrobiłem. Chodzi o nasze długi wobec Unii, za Turów i za Izbę Dyscyplinarną. Proszę bardzo. Za Turów wisimy już około 38 milionów euro, a za Izbę Dyscyplinarną około 39 milionów euro, co daje w sumie 77 milionów euro, a więc licząc po delikatnym kursie 4,5 zł za euro, daje nam to wszystko ponad 346 milionów złotych. Brawo, panowie Kaczyński, Ziobro et consortes. Wielkie dzięki. Wyłoniono nareszcie szczęśliwców, którzy dostarczą materiały do mającego powstać muru na granicy z Białorusią o wartości około 1,5 miliarda złotych. Kto zgadnie, jaka firma wpadła w oko naszym rządzącym? Otóż jest to Mostostal Siedlce, kierowany przez Tomasza Hapunowicza. No, tak się składa, że między prezesowskimi obowiązkami pan Tomasz sprawuje także funkcję przewodniczącego lokalnych struktur PiS. No, tak się składa po prostu. Czy sympatie polityczne prezesa Tomasza mają związek z uzyskanym kontraktem? Tego na pewno się niestety nie dowiemy, gdyż wybór dostawców do budowy zapory granicznej nie podlega procedurom przetargowym. Opinia publiczna nie będzie więc miała żadnego wglądu w decyzje dotyczące wyboru podwykonawców czy wydatkowania. No bo po co to komu? No, powiedzmy sobie jasno, po co to komu? A dlaczego? Dlaczego? Rząd w osobie szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego twierdzi, że z ogromną przykrością, lecz rząd musiał odstąpić od standardowych procedur przetargowych, gdyż tryb ten opóźniłby oddanie inwestycji. Także łączymy się w bólu z panem ministrem. Mam nadzieję, że jakoś te decyzje rządu przeżyje, bo my się już przyzwyczailiśmy. Sama firma Mostostal Siedlce uważa, że łączenie uzyskania przez nią zlecenia od rządu z przynależnością prezesa Mostostalu do partii rządzącej godzi w dobre imię przedsiębiorstwa. No właśnie, Orłoś, po co tak od razu jednostronnie przesądzać? A gdzie zasada domniemania niewinności? Moim skromnym zdaniem takie zaskakujące zbiegi okoliczności godzą nie w dobre imię przedsiębiorstwa, tylko w dobre imię Polski. A propos godzenia w dobre imię Polski, media będą miały dostęp do strefy przygranicznej objętej stanem wyjątkowym. Hurra, super wiadomość, dziękuję w imieniu mediów. Ale tylko za zgodą komendanta Straży Granicznej, czyli jakaś forma normalności wraca, ale taka w wersji PiS, zgodnie z zasadą zaufanie jest dobre, ale kontrola lepsza. Premier Mateusz Morawiecki zaprosił nawet dziennikarzy do przygranicznego centrum prasowego. W międzyczasie jednak Sejm odrzucił hurtem poprawki Senatu do projektu ustawy o granicy państwowej, ustanawiając możliwość wprowadzenia czasowego zakazu wstępu do stref przygranicznych. Z zakazu wyłączeni będą m.in. mieszkańcy czy osoby prowadzące tam działalność gospodarczą, załatwiające sprawy urzędowe lub biorące udział w kulcie religijnym.
Zakaz nie będzie dotyczył ponadto załóg karetek pogotowia i innych służb interwencyjnych, a także funkcjonariuszy i żołnierzy na służbie. Na czas określony i na określonych zasadach komendant placówki Straży Granicznej będzie mógł zezwolić na przebywanie tam również innych osób, w szczególności dziennikarzy. Można się więc spodziewać nagłego przypływu wiary wśród dziennikarzy lub nawet ujawnienia się u przedstawicieli mediów zewu przedsiębiorczości, co objawić się może w liczbie prowadzonych na objętym zakazem terenie działalności gospodarczych. Czyli to naprawdę coś niesamowitego. Władza nie tylko dba o nasze bezpieczeństwo nakazami i zakazami, władza wspomaga jeszcze w ten sposób powstawanie nowych firm. No prawda, że imponujące? Niby zniesienie zakazu dla dziennikarzy na granicy, chociażby częściowe, to dobra informacja, ale jak patrzę tak czasem na swoich kolegów po fachu, to nachodzą mnie co do niektórych wątpliwości, o którym mówiłem zresztą w poprzednim WTS-ie. W poniedziałkowym programie Gość Wydarzeń dziennikarz Polsatu Bogdan Rymanowski w rozmowie z Szymonem Hołownią stwierdził stanowczo, że są kraje, które mimo bardzo wysokiego poziomu wyszczepienia wciąż nie mogą wrócić do normalności. Jako przykład podał Irlandię. Ci, którzy zmarli, byli wszyscy zaszczepieni. To są dane z 19 listopada. Chodzi o dane tygodniowe, powiedział Rymanowski, wyraźnie zaskakując swojego gościa. Mnie za to zaskakuje, nie ukrywam, że tak doświadczony dziennikarz coś tam sobie mówi, nie analizując dokładnie danych, na które sam się powołuje. Popatrzmy bowiem na wspomnianą przez redaktora Rymanowskiego Irlandię. Rzeczywiście kraj ten należy do jednego z najbardziej wyszczepionych w Europie, gdyż z oficjalnych danych wynika, że pierwszą dawkę otrzymało około 72% całej populacji, a w pełni zaszczepionych jest 71%. Tu jednak zaczynają się schody, na których redaktor Rybanowski niestety wyłożył się koncertowo. Otóż według raportu Health Protection Surveillance Center od 1 kwietnia do 20 listopada w Irlandii z powodu COVID-19 zmarło 680 osób. 249, 37% z nich nie było zaszczepionych. 431, 63% było przynajmniej po jednej dawce szczepionki, 352 osoby, prawie 52%, były po dwóch dawkach preparatu lub jednej w przypadku szczepionki jednodawkowej. No i tu pojawia się pierwsza nieścisłość redaktora, gdyż jak widać wyraźnie, nie wszyscy zmarli byli zaszczepieni. Dziennikarz Polsatu chyba jednak przestał w tym momencie czytać raport, no i szkoda, bo w dalszej części są ważne informacje, takie na przykład, że mediana wieku tych ofiar śmiertelnych wśród zaszczepionych wynosi 81 lat, w tym 238 z nich, czyli 67,5% ponad, miały choroby współistniejące. Dane te w niedawnej rozmowie z The Irish Times potwierdził również specjalista do spraw intensywnej terapii dr Coleman O'Loughlin, przyznając, że połowa pacjentów przebywających na ojomach w irlandzkich szpitalach jest nieszczepiona. Drugą połowę stanowią ludzie, którzy są w pełni zaszczepieni, ale mają osłabioną odporność lub choroby współistniejące. To diametralnie zmienia postać rzeczy, prawda? No i teraz pytanie, czy redaktor Rymanowski się po prostu pomylił, czy doskonale wiedział, co robi? Tego się nie dowiemy, choć niepokojące wnioski można wysnuć po tym, że równie szybko jak odpływa niestety w swoich tezach Bogdan Rymanowski, tak też szybko odpływają z Polsatu kolejni dziennikarze. Ze stacją pożegnali się m.in. Joanna Górska, Paulina Waszelewska, Mateusz Maranowski, Rafał Mirzejewski, Artur Molenda czy Jan Kuner. Jak przyznają odchodzący dziennikarze, etaty nie były dostępne dla wszystkich, a jeśli ktoś otrzymywał etat, to dostawał minimalne wynagrodzenie. Wskazywano także liczne spory wewnątrz redakcji, konflikty personalne i niezdrową atmosferę. Skąd ja to znam? Co więcej, niewygodne dla rządu tematy miały nie pojawiać się w serwisach informacyjnych stacji. Jeden z odchodzących dziennikarzy przyznał też, że wszyscy wiedzieli, jakie są oczekiwania zarządu, więc się im podporządkowywali, co powodowało wysoki poziom autocenzury. Ty też mógłbyś, Orłoś, czasem zastosować autocenzurę. To by ci dobrze zrobiło i całemu WTS-owi. Autocenzura? Nigdy. Na przykład żadna autocenzura nie powstrzyma mnie przed kolejną informacją, zresztą znowu o mediach.
Otóż rząd poczuł nagłą wolę większej kontroli nad realizacją misji publicznej w mediach. Wyrazem tej woli jest chęć powołania pełnomocnika do spraw mediów. Informacja ta pojawiła się w mediach dzień po tym, jak premier Mateusz Morawiecki zarzekał się, że rząd będzie zaciskał pasa. Kogo więc bardziej Polsce obecnie potrzeba, jak nie kolejnego funkcjonariusza rządowego, pilnującego innych rządowych funkcjonariuszy, czy aby na pewno dobrze w mediach realizują wolę rządu. Rząd generalnie bardzo lubi instytucje pełnomocników, może zwróciliście uwagę. Jest ich już bowiem powołanych przez różne rządy, żeby nie było, aż 46. Zjednoczona Prawica jednak szczególnie umiłowała sobie ten rodzaj stanowisk, ponieważ od objęcia władzy ustanowiła aż 38 nowych pełnomocników, w tym na przykład pełnomocnika do spraw polityki wodorowej, do spraw leśnictwa i łowiectwa, czy do spraw wdrażania reformy szkolnictwa wyższego. Powstaje pytanie, czym się obecnie zajmują ministerstwa, skoro tyle obowiązków przejęli pełnomocnicy. Co więcej, istnieją jeszcze, oprócz pełnomocników rządu, pełnomocnicy premiera. To osobna grupa pełnomocników, których pan premier zapewne w ramach oszczędności ma tylko 16, a wśród nich jest pełnomocnik do spraw nowych technologii w sporcie, którym jest nie kto inny jak gwiazda naciągania ludzi w potrzebie, Łukasz Mejza, o którym już mówiliśmy zresztą w WTS-ie, a poza tym wszyscy teraz o nim mówią i pisma w tej sprawie ból głowy, więc zostawmy to teraz. Co prawda pełnomocnicy nie otrzymują osobnej pensji, ale każdy z nich ma do dyspozycji biuro, które zapewnia obsługę merytoryczną, organizacyjną, prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową. Z reguły biura te funkcjonują w strukturach ministerstw, które pokrywają wydatki takiego pełnomocnika. Jakie są to kwoty? Oczywiście, jak na transparentne państwo przystało, nie wiadomo. Oprócz pełnomocników, chyba od zawsze władza lubuje się w powoływaniu spółek celowych. Powoływane są one zazwyczaj, gdy rząd chce podkreślić wagę wybranej inwestycji. Obecna ekipa ma już spółkę celową do spraw budowy Centralnego Portu Lotniczego, a w tym tygodniu dołączy do tego grona następna. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński powołał bowiem spółkę celową na potrzeby odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Ja zasadniczo nic nie mam do samego pomysłu odbudowy Pałacu Saskiego. No dobra, mam. Uważam, że to nonsens. No ale mniejsza z tym. Czy aby na pewno jest to wydatek teraz niezbędny? Szczególnie w okresie szalejącej inflacji, trudnej sytuacji ekonomicznej obywateli związanej z pandemią. No śmiem wątpić. Rząd takich wątpliwości widocznie nie ma, gdyż spółka celowa Pałac Saski, spółka z o.o., rozpoczęła działalność. Minister zarzeka się, że odbudowa pałacu dopełni historyczne założenie architektoniczne, a także zakończy proces odbudowy Warszawy po zniszczeniach wojennych. Zgodnie z założeniami ustawy o odbudowie Pałacu Saskiego, zrekonstruowane obiekty mają być przeznaczone na siedziby Senatu i Urzędu Wojewódzkiego oraz na instytucje kulturalne. Wszystko fajnie, ale ja mam takie pytanie uzupełniające. Czy podobnie jak w przypadku muru granicznego, budową zajmą się lokalni działacze PiS? Tak tylko pytam. W poprzednim WTS-ie furorę zrobiła Bogurodzica w wykonaniu radnej PiS w Starym Sączu i jej kolegów i koleżanek. A zresztą posłuchajmy jeszcze raz, co nam szkodzi. Bogurodzica, dziewica, Bogiem sławiona. A co dziś przygotował Antoś Orłoś, autor kanału Witam? I czy będzie to równie spektakularne? Zaraz się przekonamy. Witam. Witam! Dziś w kąciku muzycznym młodzi artyści, jak rozumiem duet, bo jeden pan pisze muzykę i trochę teksty, a drugi chyba gra na perkusji. I sobie tak grają, wierzą, że muzyka musi nieść ze sobą głębszy przekaz, a to, że łączą różne gatunki muzyczne, pozwala ich twórczości wnieść się na zupełnie inny poziom. Sami Państwo ocencie i szukajcie przekazu, szukajcie, szukajcie. Przed Państwem zespół Kawil w utworze Plan B.
Rządowi wciąż jednak czegoś brakuje, na przykład przyzwoitości albo stanowisk. Narodowi za to brakuje dzieci. Stąd pomysł pogodzenia tych dwóch kluczowych dla państwa braków. Sejm zajął się bowiem powołaniem nowego Polskiego Instytutu Rodziny i Demografii. Brzmi wspaniale, podobnie jak założenia nowego tworu. Urząd ma się zajmować kompleksowymi studiami nad procesami zachodzącymi w sferze demografii, a na jego czele ma stanąć osoba, której będą przysługiwały uprawnienia prokuratorskie. Koszt powołania i utrzymania instytutu ma wynieść 30 milionów złotych. Projekt ustawy powołującej instytut trafił we wtorek pod obrady Sejmu. Gdy jednak zapytać, czym dokładnie miałby się zajmować nowy instytut, to w odpowiedzi słyszymy, że przede wszystkim badaniem demografii, analizowaniem trendów i opracowywaniem strategii walk o poprawę dzietności. Czy nie jest to jednak już przypadkiem w kompetencjach Głównego Urzędu Statystycznego? No może i jest, ale w instytucji nigdy nie za wiele. Poza tym świeżo upieczony instytut ma odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie. Dlaczego coraz mniej Polaków decyduje się na dzieci? Nie wiem. No i tu mamy drobny problem. Otóż odpowiedź na to pytanie jest już od dawna znana. Może rządowi się dokumenty zagubiły, może coś gdzieś pod jakieś biurko wpadło, no nie wiem, ale w zeszłym roku resort rodziny zapłacił prawie 600 tysięcy złotych za badanie, którego wynikami pochwaliła się na Twitterze sama pani minister Marlena Maląg. Okazuje się, że młodzi ludzie, aby zakładać rodziny, potrzebują własnego mieszkania. A innym bardzo ważnym elementem jest pewna i stabilna praca. Co więcej, podobne wnioski można wysnuć z szeregu innych badań i opracowań. Ministerstwo widocznie jednak uznało, że owszem, dotychczasowe analizy problem dzietności wyjaśniły, ale problem pilnej potrzeby nowych stanowisk pozostał. A tak, z nową instytucją to i dzietność się ponownie zbada, i stanowisk nowych przybędzie. Czyli wszyscy zadowoleni. Win-win. Głosowanie nad ustawą powołującą ten śmieszny instytut pokazuje zresztą słabość zarówno rządowej większości, jak i opozycji. Posłuchajcie, tylko jeden głos i nieobecności w opozycyjnych ławach uratowały projekt ustawy przed odrzuceniem już po pierwszym czytaniu. Wystarczyłoby, aby Klub Koalicji Obywatelskiej nie miał głosowań i opozycja odrzuciłaby projekt. I wiecie co? Taka mnie refleksja naszła, kiedy na to patrzę, że tragedią Polski jest to, że ludzie, którzy powinni przyjmować tabletki, przyjmują ustawy. Przypominam o subach i komentowaniu na YouTubie, obserwowaniu profilu Macieja Orłosia na Facebooku, o Instagramie Macieja Orłosia oraz o możliwości patronowania na Patronite. A patronów zapraszam na ich profil na Facebook. Moi drodzy, widzimy się już w czwartek w kolejnym WTS-ie. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Cześć.